Jestem alkoholikiem, no i mnie się no mnie tu tak poruszył ten temat tego picia, że to, czy ja mam jeszcze te złudzenia, że to może mi się polepszyć, że w czymś mi pomoże. I słuchajcie, wielokrotnie mnie to się zdarzało, że się napiłem i później, pamiętam, jak się po 15 latach napiłem. Mówię, jak ja mogłem tyle lat stracić, kilkanaście lat stracić na przychodzenie na te spotkania i tak dalej. No ale od jakichś 8 lat już po prostu, już 8 lat temu mnie się to skończyło. Ja zobaczyłem, że każde moje zapicie było coraz gorsze i dzisiaj mogę się czuć fatalnie. Nie? Mogę nie mieć chęci do życia nawet. Nie? Dzisiaj nawet tak sobie... Tam jutro egzamin, te wszystkie zobowiązania, tyle tych zobowiązań, wszystko mi na kwiecień spadło. I tak sobie patrzę się tak w lustro, no jak czytam te refleksje i tak sobie... I to by było lepsze dosłownie niż po prostu się nachlać, nie? Bo ja wiem, że może być źle, ale jak się napiję, to będzie 100% jeszcze gorzej. Już mam to po prostu tak przerobione, że te życie mi zabrało wreszcie to coś, co sobie zawsze tam myślałem, nie? A zawsze mogę tam dać w palnik i jakoś się. Słuchajcie, i to jest jedna rzecz, to jest to, że ja widzę młodych ludzi, którzy jak zapiją, to wracają. I mówię, dlaczego nie wracają, kurczę, po takim krótkim czasie, nie? Jak raz zapiłem, to 8 lat zapijałem. Drugi raz, jak po tych 15 latach, to też 8 lat zapijałem. A tutaj potrafią po jednym dniu wrócić i nie pić dalej. Że nie wiem, naprawdę zastanawiam się, nie wiem, czy jest to dobre, bo jak ja bym miał coś takiego w latach 80., to prawdopodobnie już bym nie pił te 30 parę lat, nie? Ale wiecie mi, jak ja się przyglądam na to wszystko, co mnie otacza i to, co teraz biorę od życia, nie? To... No nie wiem, łapię się tylko na tym, że mam o 15 lat młodszą partnerkę, nie? I jeszcze, jak to się mówi, serce mi tam pika do niej, nie? Ona teraz nie pali razem ze mną, przytyła i tak mi się podoba, nie? Taki jestem, tak mówię, wreszcie wyglądasz jak kobieta, nie? Kawałek dupy, mówię, i tego, a nie tam, no bardzo zgrabna tego, nie to, że chuda, ale no, taka inna kobieta po prostu, nie? I to mnie jeszcze tylko jakoś tam rajcuje z tego życia. Tak to wszystko, już, nie wiem, dzisiaj jak jeździłem tym motocyklem po tym mieście, nie, I tak mówię, kurwa, żeby to jeszcze 10 lat wcześniej, nie? To może ja bym miał jakąś radochę, nie? I tak dalej, nie? Ale tak to wszystko robię i po prostu nie wiem po co, nie? Tam jedziemy do tych Niemiec, też tam jakiś koncert mam dać. Kiedyś to mi się tu posrał, ja bym pół godziny tu gadał o tym, nie? A teraz no co, jadę, aby tylko dupy nie dać, nie, żeby tam lipy nie zrobić i tak dalej. Nie wiem, to wszystko i to powiedziałem mojemu kumplowi, nie? Mówię, ty, to jest chyba starość, nie? To mówię, mnie to źle. A on mówi, nie, to jak ci źle, to ty jeszcze nie wiesz, co to jest starość. Bo starość to jest właśnie przepiękny stan zadowolenia, pogodzenia się. Ja mówię, to jeszcze tego nie mam. Mówi, to jeszcze młodość walczy w tobie. Nie? Jaka młodość? Jak ja ledwo co dzisiaj tutaj
jak to się mówi, się dowlokłem, nie? Bo tak mi wszystko mnie boli. Ale nie mam innego wyjścia po prostu. Nie mam innego wyjścia. I jeszcze tutaj wracałem do jednej z tych czytanych. Ja wam powiem, wczoraj wziąłem na głośno mówiący, bo młoda dziewczyna z Anglii, nie? Mi tam mówi, czy mógłbyś mnie przeprowadzić przez program IOTUF, nie? Ja mówię, po pierwsze to ja nie sponsoruję kobietom, a po drugie mówię, ja sam niedawno, co dopiero co ciasto jadłem, nie jestem w stanie utrzymać tych diet, a tu bardzo za tym święta, nie, i tak dalej. I tak sobie myślę, żebyś ty kiedyś wcześniej parę lat zadzwoniła, tak, to ja bym cię przeprowadził przez ten program, nie, i tak dalej. A teraz to wszystko jakieś tak. Ale powiem wam tak, że znalazłem jej te spotkania, nie? Znalazłem jej ludzi, którzy się do tego nadają. I od razu się poczułem lepiej, nie? Jak tylko trochę pomogłem, trochę, jak to się mówi, dałem z siebie, to już jest od razu efekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapisane.